Jeżeli chodzi o naszą konfigurację i opcję konfiguracji naszego Ride containers, to możemy w tym przypadku skorzystać z dodatkowych opcji. Jeżeli wydamy polecenie crc yy, config -help, to zobaczymy sobie jakie mamy w tym przypadku informacje o naszych poleceniach. Jest to swoisty help do tego polecenia CRC, czyli Code Ready Containers, i możemy sobie zobaczyć, że mamy tutaj różne konfiguracje, jeżeli chodzi o nasze Properties, i możemy tutaj dodać różne właściwości. I na przykład, jeżeli interesuje nas, jaką wartość mamy ustawioną w ramach naszego CAPS, czyli informacji o naszych procesorach. Tutaj wyskoczyło, a, cpus, cpus, to możemy sobie zobaczyć, że mamy tutaj informację, że domyślną wartością jest 4. Jeżeli chcemy zobaczyć nasz aktualny konfig, wydajemy polecenie crc, y, config, view, Wyczyścimy sobie ekran, żeby było lepiej widoczne i akurat nie mamy aktualnego, w tym przypadku konfiga dla naszej y, konfiguracji. Ale zawsze ten config możemy sobie ustawić i go skonfigurować. Zobaczmy sobie, y, czy mamy tutaj katalog CD, CRC. Zobaczmy sobie, czy tutaj mamy coś w tym. Jest nasz JSON. Zobaczmy sobie, podejrzyjmy sobie ten w przypadku nasz JSON. Tak, no jak możemy sobie zobaczyć, nie mamy żadnej konfiguracji. I tak jak wspominałem, nasze środowisko jest ustawione do momentu i działa do momentu restartu. Jest po prostu temporary. To co mówiłem. I jeżeli w tym przypadku zrestartujemy naszą maszynę, tak jak ja to zrobiłem, to nasze środowisko i nasze ustawienia y, y, stracimy. Bo jest to środowisko typowo deweloperskie i specjalnie jest to tak ustawione, żebyśmy nie jakby nie próbowali na tym stawiać nic produkcyjnego. Jest to typowo deweloperski typowo testowe do pierwszego, jak to można powiedzieć, uruchomienia. I też dosyć ważną informacją, że jeżeli używamy domyślnej konfiguracji, czyli w żaden sposób nie modyfikujemy e, naszych properties, jeżeli chodzi o Code Ready Containers, to ten JSON też jest domyślnie pusty. Więc, jeżeli chcemy sobie ustawić naszą konfigurację dla naszego CRC, żeby wykorzystywała na przykład więcej CPU, to tutaj wydajemy polecenie CRC, config, config set CPUS. No i tutaj podajemy yy, w tym przypadku naszą wartość. Tutaj literówka. Set. I jak możemy sobie zobaczyć, jest już ta wartość ustawiona. I y, jak sobie. Przejdziemy do naszego głównego katalogu. Jak ją ustawimy, to teraz będziemy mogli sobie podejrzeć nasz konfig. I zobaczmy sobie, że ta wartość jest tutaj dodana, i wszelkie inne parametry są ustawione domyślnie, czyli będą startowały z domyślnymi wartościami, a tutaj, w tym przypadku, nasz caps będzie w liczbie 6. Możemy sobie zobaczyć, czy nasza maszyna. Czy nasza maszyna wirtualna jest uruchomiona? Jak możemy sobie zobaczyć, ona domyślnie się nie uruchamia. Jeżeli oczywiście chcemy posprzątać nasze środowisko, wydajemy polecenie crc delete. I tutaj mamy pytanie, czy chcemy nasz klaster usunąć. Wydajemy polecenie y i nasz klaster zostanie usunięty. Możemy sobie zobaczyć, nie ma naszej maszyny wirtualnej. Jeżeli sobie spojrzymy na nasz konfig, to nasz konfig, nasze ustawienia nie zostaną wyczyszczone. Jeżeli ewentualnie po ponownym Wyczyszczeniu, czyli użyciu polecenia CRC Delayed, mamy problemy z uruchomieniem kolejnego yy, w tym przypadku klastra testowego, bo na przykład chcieliśmy sobie zaktualizować, pobrać najnowszą wersję naszego Code Ready Containers i zobaczyć, jakie są nowości, i mamy problem. To warto usunąć katalog, yy, w tym przypadku jest to. .crc z użytkownika aktualnego, czyli naszego, z którego wydawaliśmy to polecenie i warto też przelogować się na użytkownika SU. I tutaj w jego przypadku też sprawdzić, czy nie ma tego katalogu .crc i też go oczywiście usunąć. Wróćmy sobie do mojego poprzedniego użytkownika i sprawdźmy jeszcze inne opcje mamy możliwość na przykład ustawienia naszego CRC config, jeżeli chodzi o nasz memory, czyli set memory i tutaj wartość musimy podać w naszych megabajtach. Ja tutaj przydzieliłem, jeżeli chodzi o tą maszynę wirtualną 16 giga, więc mogę spokojnie przydzielić wartość tutaj na przykład 12 giga dla naszej w tym przypadku dla naszego serwera, jeżeli chodzi o uruchomienie naszego CRC i tą wartość. Zobaczmy sobie, ustawimy, z, zwróćmy sobie nasz config i jak możemy zobaczyć, caps i memory zostały ustawione. Jeszcze dodatkowo, jeżeli nazwa naszego, naszej maszyny wirtualnej CRC nam się nie podoba, to możemy tą nazwę zmienić poprzez polecenie CRC. Config set. Name server i tutaj nazwa naszego e, serwera owncrc. Invalid name w tym przypadku a nie jest walidnym adresem IP. Musimy ustawić tutaj nasz własny adres IP, który będzie powiązany z tym e, serwisem. Oczywiście tą wartość sobie pominiemy. I przejrzymy jeszcze inne opcje. Ustawmy sobie zatem prawidłową wartość, jeżeli chodzi o nasze memory, czyli 12 GB. Tutaj ustawimy tą wartość po to, żeby móc doinstalować nasze dodatkowe operatory i móc korzystać z tych operatorów. Oczywiście domyślna wartość 9 GB nie pozwoli nam wystarczająco. Używać tych zasobów, żeby uruchomić nasze operatory, więc tą wartość tutaj sobie zmienimy. Pozostawię też domyślnie wartość, raczej domyślnie, pozostawię zmienioną wartość kapsów. Ty, jeżeli nie dysponujesz na przykład odpowiednią ilością korów, to tutaj ustaw wartość taka, która jest zgodna dla twojego środowiska. Oczywiście memory. Też jednak jeżeli będziesz chciał wykorzystać operatory, to musi to być minimum 12 giga. Oczywiście też warto pamiętać, że te wartości, które ustawiamy, jeżeli wcześniej uruchomiliśmy nasze środowisko CRC, to te wartości dopiero zaczną działać po ponownym uruchomieniu naszego środowiska, czyli wydania polecenia CRC Start, czyli wydajemy polecenie CRC delayed. Które usuwa nam naszą maszynę wirtualną, i potem CRC Start, które tworzy nam na nową maszynę wirtualną. A więc ja przejdę do wydania polecenia CRC Start. Uruchamiamy nasze polecenie. I, i jak możemy sobie zobaczyć, y, tutaj, Musimy podać nasz Pull Secret, czyli nasz Pull Secret będziemy za każdym razem podawać, jeżeli będziemy uruchamiać naszą, nasze środowisko, więc warto mieć gdzieś ten Pull Secret pod ręką. Ja go sobie tutaj wkleję, nacisnę Enter i rozpoczyna się w tym przypadku przygotowanie naszego Coat Ready Containers. Ja oczywiście przyspieszę materiał do momentu, kiedy już będę miał e, uruchomiony klaster. Jak możemy sobie zobaczyć, dzięki magii wideo, przyspieszyliśmy sobie to do momentu już uruchomienia naszego klastra i oczywiście tutaj mamy dane, które posłużą nam w kolejnej lekcji do zalogowania się. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, nie musimy ich nigdzie notować, robić print screenów, zapisywać sobie. Zawsze te informacje będziemy mogli sobie wyświetlić e, później. A więc przejdźmy do kolejnej lekcji, bo w tej to to już wszystko.